Piotrek, jesteśmy po premierze dwóch pierwszych odcinków drugiego sezonu serialu Znaki. Opowiedz, jak wrażenie, jak ci się podobało? No ja zawsze mam stres, jestem cały spięty, jak to oglądam, ale przypomina mi się wszystko, co było. Ja mam bardzo pozytywne odczucia. Bardzo to się rozkręca, idzie w dobrą stronę, jest dużo poczucia humoru, a uważam, że poczucie humoru w tym serialu to jest coś niesamowitego, ale to chyba nie każdy może wyłapać. Tak, to prawda. To jest coś cudowne, naprawdę cudowne w tym serialu, że wy tak balansujecie na granicy dramatu, thrillera, ale też właśnie takiej czarnej komedii. Doskonale się to ogląda. Ja myślę, że to jest poczucie humoru Kuby Miszczaka. Ja to czuję dokładnie z naszych rozmów przed scenami, w trakcie czytania scenariusza, w muzyce. To jest dokładnie Kuby myślenie, ale też nas wszystkich. Ja to uwielbiam. Uważam, że to świadczy o inteligencji. Jak w tym sezonie zmieni się twój bohater, bo to taka enigmatyczna postać. Widz, oglądając go, do końca nie wie, on jest dobry, zły. No tutaj pod koniec pierwszego sezonu doprowadza do pewnych wydarzeń dramatycznych, ale opowiedz, jak będzie dalej z twoją postacią? Nie wiem, ile mogę zdradzić. To jest na pewno mój ukochany bohater, ale wiem, że nie tylko mój, już słyszałem o tym. Myślę, że jest bardzo dobry. On jest dobry, on jest bardzo dobry. On jak gdyby nie był policjantem, to był księdzem. No ale w tym sezonie jednak poznamy jego mroczne oblicze. Chyba więcej nie zdradzę. Patrząc na was jako całą ekipę filmową, ekipę aktorską, naprawdę widać, że doskonale się dogadywaliście na planie oraz doskonale bawiliście. Opowiedz, jak to właśnie wyglądało na planie, jak wspominasz realizację oraz jakąś taką anegdotkę z planu, co było najzabawniejsze, co tam się udało? To była na pewno super przygoda, bo tak jak to czuć, świetnie się dogadujemy. A poza tym to są zdjęcia wyjazdowe. Każdy wyjeżdża z Warszawy, z domu i nagle jesteśmy wszyscy w górach, w hotelu, gdzie po zdjęciach rozmawia się o tym planie, gdzie się wszystko ze sobą cały czas przeżywa. Ale także te zdjęcia, które są do drugiej w nocy, do trzeciej. Człowiek jest wykończony, jakoś sobie musi radzić. Nieraz na planie nie ma zasięgu, więc nie da się ze sobą dodzwonić. Są warunki dosyć trudne. Ale w tej ekipie też dużo łatwiej nam było, że to był drugi sezon. Wszyscy naprawdę wiedzieliśmy, na co kogo stać, kto co ma zrobić i kiedy jest ten kryzys. I wiedzieliśmy też, o co walczymy. Wiedzieliśmy też, jaki jest poziom tego serialu, jak to jest dobre i że warto się nieraz poświęcić. Nie mogę powiedzieć o moich takich najśmieszniejszych momentach, ponieważ zdradzę za dużo, ale będą na pewno w trzecim odcinku. W takim razie opowiedz, czego widzowie mogą spodziewać się po drugim sezonie Znaków? W drugim sezonie Znaków będziemy już podążać za córką komisarza i będziemy rozwiązywać tą zagadkę. Komisarz też się zorientuje, kto porwał Ninę. Śledztwo trochę zboczy z torów. Są też nowe wątki. Jest para studentów, która zaginie. Jest też wątek wojenny, zresztą tak był napisany w scenariuszu, troszeczkę się go bałam, natomiast teraz po tym pokazie wygląda to świetnie. I wiem, że czym głębiej, tym to się coraz bardziej rozkręca. Lekko zmieniając temat, bo nie sposób cię o to nie zapytać, niedługo pojawisz się na dużym ekranie w roli Tomka Komendy. Opowiedz, co to będzie za film oraz przede wszystkim, jakie to było wyzwanie aktorskie dla ciebie, no bo chyba pierwsza taka duża rola kinowa. To chyba była najtrudniejsza moja rola w życiu. Zaczynając od samych przygotowań, które trwały od marca, a zdjęcia skończyły się w grudniu. Zostało mi trochę drożdżówki. Latasz po tym mieście cały czas i milczy. No i pozdrów mamę. Więc to był okres, który ja, gdzie byłem w tamtym świecie, gdzie odbywało się mnóstwo prób. Mnóstwo spotkań z Tomkiem, z jego rodziną, z Jankiem Holubkiem, próby z Agatą Kuleszą. Bardzo się tego projektu bałem. Pamiętam sytuację, kiedy siedzieliśmy z Jankiem w samochodzie przed samymi zdjęciami. Janek się pytał, czy się boję. Oczywiście kłamałem, że nie, ale byłem przerażony. Janek złapał mnie, powiedział, nie bój się, ja cię przez to przeprowadzę. Policja, otwórz się, policja, siadaj. Nazwisko? Komenda. Powtórz, komenda. Sąd uznaje oskarżonego Tomasza Komendę za winnego zabójstwa. Przeprowadził przez to. Wiem, że też się bał. Po planie się dowiedziałem.
Wiem, że był już pokaz, była już kolaudacja. Część osób widziało. Słyszałem, że wgniata fotel. Ja sam trochę odcinam na razie tą myśl. Trochę na razie staram się zresetować i myśleć o czymś innym. Ale to wszystko powróci pewnie lada moment. A w teatrze niedługo będziemy mogli się zobaczyć w czymś nowym? Może znowu reżyseria, bo ja pamiętam twój mega ekshibicjonistyczny i doskonały spektakl Steru. Jestem do dzisiaj pod jego wielkim wrażeniem. A to dziękuję. W kwietniu gramy spektakl Agnieszki Smoczyńskiej, Świętą Kluskę. Potem wyjeżdżamy też ze Świętą Kluską. Myślę, że to jest świetny musical o psie z tekstem Roberta Bolesty, z super obsadą, z Andrzejem Konopką. A ja jestem w trakcie przygotowań swojego debiutu reżyserskiego. Bo debiutuję teraz jako reżyser filmowy. W maju mam zdjęcia. W obsadzie jestem dla odmiany ja w swoim debiucie filmowym. Iwona Bielska ze mną gra. Jesteśmy w trakcie przygotowań. Film opowiada o młodym chłopaku, który chce wystartować w zawodach kulturystycznych. Startujemy w tych zawodach na żywo, dokumentalnie, więc na razie moje życie polega na jeżdżeniu po zawodach kulturystycznych, ćwiczeniu, trenowaniu. No i tym wszystkim, co się wiąże z rozpoczęciem pracy nad filmem, bo nie wiedziałem, że to jest tyle pracy.